Słuchajcie, zaczynam ten filmik kręcić chyba po raz setny. Postanowiłam w ramach popołudniowego relaksu nakręcić jakiś filmik dla Was i po prostu zacinam się już przy powitaniu. Nie wiem dlaczego, ale no, mam dobry humor, mam, słuchajcie, wenę do kręcenia filmików. Zrobiłam dzisiaj nawet małe zakupy i w drugiej części filmiku te zakupy Wam pokażę, bo domagacie się hauli właśnie na moim kanale, więc będzie za chwilę mały haul. No ale no nie wiem, co się dzieje, kompletnie mi nie idzie dzisiaj kręcenie tego filmu, no ale zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś odgłosy dziwne z wnętrza mieszkania, to znaczy, że to jest pralka, bo musiałam dzisiaj zrobić pranie, więc tam się to spokojnie pierze, a ja siedzę sobie w kuchni i właśnie zaraz tutaj będę nawijać o różnych kosmetykach. No więc filmik będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części pokażę Wam kilka produktów, które w zasadzie weszły na rynek dosyć niedawno, czyli dosyć niedawno pojawiły się w drogeriach, w sklepach. Ja te produkty zakupiłam. Niektóre z nich zużyłam, niektóre jeszcze nie. No i po prostu powiem coś na ich temat. Natomiast druga część filmu to właśnie będzie taki mały haul. I no może przejdźmy od razu do pokazywania tych rzeczy i omawiania ich. Boże, jak to zabrzmiało jak w szkole. Dobra, zaraz będę recenzowała te kosmetyki i nie ma tutaj żadnej hierarchii, czyli nie układam ich od najlepszego do najgorszego, czy tam odwrotnie. Kolejność jest przypadkowa. I słuchajcie, zacznę może od szamponu do włosów. Szampon do włosów z firmy Ziaja. To jest akurat szampon do włosów suchych, aloesowy. I ten szampon nie zawiera mydła. Tutaj producent informuje, że łagodnie myje, pielęgnuje włosy, doskonale nawilżając włosy, likwiduje uczucie suchości, wygładza, zapewnia lepsze rozczesywanie i układanie, zapobiega rozwianiu się końcówek, dobrze się pieni, może ziewiący, przyjemny zapach. Zawiera ekstrakt z aloesu, witaminy B5, B3, B6, E i C. I coś tam jeszcze. I w każdym razie to jest jeden właśnie z serii tych nowych szamponów. Jest jeszcze chyba lawendowy i nie pamiętam jeszcze jaki. W każdym razie jest kilka tych właśnie szamponów. Słuchajcie, ja jestem tym produktem absolutnie zachwycona. To jest wielka butla 500 ml, doskonale Wam znana z, właśnie jeżeli chodzi o mydła z Ziai, one są w takich samych opakowaniach. Pachnie, powiem Wam, że tak średnio, jak dla mnie. Ale zapach jest rzeczywiście taki bardzo świeży, ale jednak no, mi on nie odpowiada. Ma w sobie coś takiego drażniącego, ale może to jest tylko moje odczucie. Kosztował chyba no, niewiele ponad 5 zł. Za butelkę 500 ml to jest naprawdę bardzo mało. Jest bardzo wydajny, choć nie pieni się tak dobrze jak inne szampony. I włosy, jak się myje nim włosy, to nie są takie, wiecie, śliskie, tylko on takie ma, dostawia takie inne właśnie wrażenie, jak się go używa. Może właśnie przez to, że nie zawiera mydła. Ale włosy po nim się dobrze rozczesują i są faktycznie takie bardzo miękkie, sypkie i dobrze nawilżone. Ja szczerze mówiąc nie używam za każdym razem odżywki, używając tego szamponu, bo wiem, że on moich włosów nie splącze i nie sprawi, że wiecie, będą takie nie wiadomo jak puszyste. To jest naprawdę dobry produkt. Jeżeli chcecie wypróbować, to myślę, że naprawdę warto i naprawdę polecam z swojego serca. Ten szampon jest rewelacyjny i apel w ogóle do firmy Ziai, jeżeli ktoś mnie ogląda, ktokolwiek, kto ma styczność z tą firmą, zacznijcie produkować kosmetyki dla mężczyzn. Myślę, że wielu facetów kupiłoby taki na przykład żel pod prysznic albo szampon właśnie przeznaczony dla mężczyzn. Myślę, że to byłby dobry pomysł i chyba to jest kwestia czasu, zanim Ziaja zacznie produkować takie właśnie kosmetyki dla facetów. Myślę, że naprawdę byłoby warto. Następna rzecz to jest, słuchajcie, to jest maseczka do włosów z firmy Dove. Tak wygląda. Słuchajcie, to złe światło trochę. Ciągle szukam tutaj w tym mieszkaniu takich miejsc, gdzie byłoby dobre światło. Jak na razie tutaj jest najlepsze właśnie, kiedy nie mam tego naturalnego.
I to jest maseczka Silk and Sleek, wygładza niesforne, trudne do ułożenia, puszące się włosy. To jest jakaś unikalna formuła, która zawiera jakieś tam cząsteczki, które głęboko wnikają do wnętrza włosa, ułatwiając układanie bez obciążania. Tutaj jest wszystkie zalety maski oraz szybkość działania odżywki połączone, by wygładzić, ujarzmić Twoje włosy. I to jest właśnie, ta odżywka ma zapewnić głębokie odżywienie, nawilżenie tych włosów. I powiem Wam, że jest jak najbardziej ok. Nie pamiętam, ile ona kosztowała. Tutaj jest 180 ml. Konsystencja jest taka, takiej odżywki. Zapach jest taki typowy dla Dove. Taki kwiatowy, trochę mleczny, no nie wiem jak to opisać, taki właśnie typowy zapach Dove. Kojarzy mi się właśnie z odżywkami, z maskami z tej firmy. Bardzo fajna forma opakowania, taka właśnie tubka. Nie jest taka, że wiecie, wylewa się z niej produkt, tylko można sobie odmierzyć dobrą ilość produktu, właśnie go aplikując na dłoń. Tyle, że ta odżywka w zasadzie, czy ta maseczka za wiele nowego, że tak powiem, z naszymi włosami nie robi, przynajmniej z moimi nie robi. Już miałam wiele maseczek, czy też, nie wiem, odżywek, które robiły to samo co to. Nie zauważyłam jakiegoś spektakularnego działania tej maseczki. Nie jest to jakiś produkt, nie wiadomo jak rewelacyjny moim zdaniem. Nie może to odżywić włosów, bo słuchajcie, włosy są martwe i może te włosy oczywiście zmiękczyć i sprawić, że będą takie, wiecie, bardziej sypkie i to robi, ale to samo robi odżywka, nie wiem, Timotej za 5 zł. Także to nie zrobiło na mnie absolutnie żadnego wrażenia i myślę, że nie kupię ponownie tej maski, czy tam, nie wiem, odżywki. Też dobrego wrażenia nie zrobił na mnie płyn dwufazowy do demakijażu oczu z firmy Nivea. Ja miałam, kupując go w ogóle, miałam już płyn do demakijażu oczu z firmy Ziaja. Jeszcze nieskończony, no ale był właśnie ten w drogerii, zostały chyba 2 sztuki i postanowiłam, że wypróbuję. I doznałam szoku, jak pierwszy raz go używam, to po prostu skóra zaczęła mnie bardzo piec i nie wiem dlaczego. Bo żaden płyn do demakijażu oczu nie powodował u mnie właśnie takiej dolegliwości, a ten Nivea, wydawać by się mogło porządna firma, właśnie sprawił, że tutaj ta skóra mnie piekła, co po chwili oczywiście minęło, ale niemniej jednak, no kurczę, no myślałam, że będzie ok. Zmywa makijaż dobrze. Tak jak mówię, skóra mi piecze, ale to mija po chwili i nie mam jakiegoś tam zaczerwienienia, więc nie wiem, no może będę go używać jakoś. Tutaj jest 125 ml, kosztował chyba 12 zł. I co mnie w nim denerwuje, to jest to, że bardzo szybko, jak się, wiecie, wymiesza ten produkt, to on bardzo szybko wraca do swojej poprzedniej konsystencji, czyli tej dwufazowej. Z produktem z firmy Ziaja, czy też, nie wiem, teraz używam też Bielendy, no to nie mam takiego problemu, ale patrzcie, jak on szybko wraca do poprzedniego stanu. Widzicie? On już jest w zasadzie w momencie, kiedy przestajemy nim ruszać, on już jest z powrotem dwufazowy. Także naprawdę trudno uchwycić ten moment, żeby akurat te dwie części były dobrze połączone i wylać na wacik. Ma fajny aplikator, dobrze się wylewa ten produkt na wacik, jednak tak jak mówię, no troszkę mnie zawiódł. Następny produkt to jest żel pod prysznic z firmy Liren i to jest żel plus oliwka niby pod prysznic. Ja wybrałam akurat tą niebieską wersję, ale jest też wiele innych wersji, tam nie pamiętam dokładnie jakie one były, między innymi z migdałami, chyba z jakimś tam olejem z ryżu, coś w tym stylu. Pachnie bardzo ładnie, taką oliwką, tak bardzo delikatnie, bardzo mi się ten zapach podoba. Fajnie skórę pielęgnuje. Szkoda tylko, że głównie poprzez zawartość, słuchajcie, parafiny, co mnie denerwuje, bo uważam, że w żelu pod prysznic nie powinny być parafiny, bo to momentalnie sprawia, że skóra staje się, znaczy gorzej się oczyszcza właśnie przez mycie, ale jednak skóra po tym żelu jest bardzo gładka. I polecam Wam ten produkt, spróbujcie sobie, tutaj jest 250 ml i chyba kosztował coś ponad 7 zł, więc nie majątek, można spróbować. Mi się już
mi się już właśnie kończy. Zapachy są bardzo delikatne, takie bardziej kwiatowe niż owocowe. Dobrze się pieni i no, jest ok, moim zdaniem, jest jak najbardziej ok. I ostatni produkt właśnie z tych wszystkich, które tutaj testowałam, takich niby nowości w cudzysłowie, to jest właśnie ten tusz L'Oreal Volume Million Lashes. I generalnie jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. To jest tusz, który ma sprawić, że rzęsy będą 3 razy grubsze i ma on bardzo dużą szczoteczkę, tak jak widzicie, już Wam pokazywałam ten tusz, tylko nie chciałam za wiele mówić na jego temat, ponieważ chciałam trochę odczekać, sprawdzić, czy on nie wysycha szybko, czy wiecie, czy nie robią się grudki, ale jednak nic takiego się nie dzieje. Szczoteczka jest duża, ale bardzo dobrze się nią maluje rzęsy. Są one tak właśnie fajnie podkreślone. Jest to efekt dość naturalny, ale jednocześnie właśnie rzęsy są fajnie podkręcone, fajnie podkreślone, nie robią się grudki, tusz dość ładnie pachnie, powiem Wam szczerze. Ma troszkę inny zapach niż te inne tusze. Ma ładne opakowanie i jest w porządku, jak najbardziej jest w porządku i jeżeli zastanawiałyście się, czy go kupić, to ja go polecam. Jest ok. No to teraz słuchajcie, haul. Byłam dzisiaj w Rossmanie. Kończy mi się mój krem do twarzy z Dermedic i postanowiłam zainwestować, nie był to majątek, 15 zł, następny krem. I słuchajcie, jest to krem z firmy Bielenda, kasztanowy krem do twarzy, do cery naczynkowej właśnie przeciwpodrażnieniom. I generalnie ja byłam bardzo tak sceptycznie nastawiona do tego kremu, bo wydaje mi się, że właśnie ten krem byłby taki, wydawało mi się, że ten krem będzie taki, wiecie, nudny, taki w ogóle, no, Bielenda, jakieś takie kasztany tutaj, ale pachnie rewelacyjnie. W ogóle już kilka razy posmarowałam sobie tutaj dłoń, bo on przepięknie pachnie. O, uwielbiam ten zapach, jest taki, no, bardzo delikatny, no, śliczny. Tutaj w opakowaniu jeszcze była próbka kremu, jakiegoś kolagen z kwasem hialuronowym. I oczywiście ulotka, co jeszcze jest z serii tej kasztanowej. I słuchajcie, jest masło do ciała. Ja w ogóle chyba sobie kupię to masło do ciała, jak mi się skończą te wszystkie mazidła. A mi się skończył, nie wiem, chyba na wiosnę, bo ja używam tak, jak bym chciała, nie mogła. Ale krem zapowiada się naprawdę fajnie. Nie będę o nim teraz za wiele mówić. Poczekajcie na recenzję, będzie na pewno. I z Bielendy kupiłam sobie też maseczkę z białą glinką. No to co mogę nie powiedzieć, maseczka jak maseczka, też do skóry normalnej, wrażliwej, naczynkowej, do suchej, tak wygląda. I kupiłam też balsam do ust kokosowy. Generalnie miałam kiedyś peeling właśnie kokosowy i on za bardzo kokosem nie pachniał. W ogóle producenci takich kokosowych kosmetyków przyzwyczaili nas do takich bardzo kokosowych zapachów, jednak nie widać, nieważne. W każdym razie użyłam go raz, jest ok, ale też recenzja będzie za jakiś czas. I kupiłam też mamie, słuchajcie, w Rossmanie perfumy, wodę toaletową, widać. Elizabeth Arden, czyli słoneczniki, czyli sunflowers, słynne sunflowers. I uwielbiam ten zapach, kojarzy mi się z moją mamą i dlatego właśnie kupiłam jej te perfumy. I też dlatego je kupiłam, że były bardzo przecenione. To jest butelka 100 ml, kosztowała 58 zł, a ceny regularne to 128. Więc jeżeli macie ochotę na słoneczniki i nie chcecie wydawać na nie fortuny i chcecie mieć dużą butelkę, to pędźcie do Rossmana. Ja to kupiłam akurat w Galerii Krakowskiej. Jest na przecenie, dużej przecenie, więc myślę, że warto. I to będzie czekać do Świąt Bożego Narodzenia, bo wtedy będę się z mamą dopiero widzieć. Także no, to będzie dla niej ten prezent. I słuchajcie, odwiedziłam też taki sklep, który nazywa się Home and You. Tutaj mam jeszcze torebkę z tego sklepu. O Boże, muszę się streszczać. Nieważne w każdym razie. I kupiłam sobie taki stojaczek na biżuterię. Ogólnie to różnego rodzaju są te stojaczki. Są takie urocze w czerwonych sukienkach, w groszki, tutaj z kapelusikiem. No w ogóle super. Ja kupiłam akurat ten. To jest sklep w Galerii Krakowskiej. Znajduje się na parterze, na samym dole, także tak wygląda, bardzo mi się podoba i bardzo mi ozdobił moją toaletkę,
która była dosyć smutna i taka minimalistyczna, ale powoli zaczyna ożywać. Dobra, słuchajcie, kończę, bo kończy mi się czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!